Lechia Nets, biało-zielona strona życia. Serwis internetowy kibicu gdańskiej Lechii. Zawody, już poproszę trenera o podsumowanie meczu. Kurczę, myślałem, że nikt mnie nie będzie mieć się prowokował. Dzisiejszy mecz ułożył się dla nas dobrze, bo przyjęliśmy pewne zasady gry z Lechem i te zasady doprowadziły do tego, że skorzystaliśmy, czy mogliśmy skorzystać z ich prostych błędów w prowadzeniu. Niestety zabrakło przedostatniego bądź ostatniego podania. W najmniej oczekiwanym momencie padła bramka dla Lecha, ale tak jak Lechie chwalono za jesienny styl, czym było długie utrzymanie się przy piłce, koronkowe akcje w większości meczów. Dzisiaj wypada moich chłopaków pochwalić za styl, który doprowadza do tego, że jest zespołem zdeterminowanym, grającym do końca i potrafiącym wyjść z każdej sytuacji. Mam nadzieję, że w tych dwóch kluczowych meczach do końca nam tego nie zabraknie, ale też mam nadzieję, że ilość osób na trybunach wzrośnie przynajmniej dwukrotnie na pożegnanie tego fantastycznego miejsca, jakim jest Traguta 29, bo wszyscy kibice się integrują z Lechem, ale wydaje mi się, że no mogłoby tych ludzi przychodzić więcej. Paradoks polega na tym, że na dzisiaj nie mamy pewnego nawet 10 miejsca, także tak jak to jest w sporcie, my oczywiście będziemy walczyć o najwyższe cele, ale no, tak jak widzimy, ta tabela i rozgrywki, według mnie powinno to brzmieć z całego ludu. Dla wszystkich są niecodzienne, bo no, takiego kołowrotka w polskiej lidze jeszcze długo, długo nie było. Dziękuję i poproszę pytania. Panie trenerze, na ile istotne w rozstrzygnięciu tego meczu, tak jak to się stało, miał fakt, że tam doszło do tej zmiany z Manuelem Arboledą, że ta obrona Lecha się zmieniła? Miało to jakieś znaczenie pańskim zdaniem? Czy... No pewnie miało, bo nie ma co ukrywać, jeżeli się dokonuje zmiany z konieczności na środku obrony, to jakiś to ma wpływ. Ja myślę, że każdy trener w polskiej lidze chciałby zmienić Arboledę na Posadzkiego, bo to są dwa piłkarze bardzo, bardzo doświadczeni. Wydaje mi się, że no nie miało to być może żadnego większego wpływu na postawę Lecha.